Hej, witajcie w kolejnym filmie, w filmie z zapomnianej serii już, niezapomnianych przynęt, a z zakupów wędkarskich. Kiedyś nagrywałem filmiki o swoich zakupach wędkarskich z ostatnich dni, miesięcy, tygodni, ale odkąd prowadzę własną firmę i mam dużo rzeczy sam na stanie, no to takich filmików za bardzo nie wrzucałem, bo sam korzystałem z tego, co mam, ale nie wszystko posiadam i ostatnio zrobiłem kilka zakupów. Te zakupy wam tutaj teraz się wyświetlają, sami sobie zobaczcie, co sobie kupiłem. Zamawiałem to wszystko na sklep wędkarski.pl, link jest podany w opisie. Jest to jeden z największych sklepów wędkarskich w Polsce i znajdziecie tam prawie wszystko. No co chcecie, to znajdziecie tam, więc ja sobie tych ostatnich zakupów troszkę zrobiłem i zaraz wam pokażę, zarecenzuję je, pokażę je na żywo, bo teraz widzicie, wam tutaj się wyświetlają zdjęcia, screeny tego, co zamówiłem. I zaraz o tym opowiem, po co zamówiłem, do czego będzie mi to służyło, do czego mi to się przyda, raz wam to pokażę. Powiem, czy polecam, czy nie polecam, bo niektóre rzeczy wyglądają fajnie, niektóre mniej fajniej. A więc lecimy. Tutaj swoje te zakupy porozkładałem, może zaczniemy od grubszego kalibra. Mianowicie kupiłem w tym roku dwa krzesła wędkarskie, bo ostatnie krzesło wędkarskie z dziewczyną załamaliśmy, bo razem na nim spaliśmy, razem na nim leżeliśmy, więc postanowiliśmy, że kupujemy dwa krzesła, jedno moje, drugie jej. I słuchajcie, mamy tutaj Jacksona krzesło oraz Fishing Team też Jacksona. Ten Jackson jest o wiele lepszy i niewiele więcej kosztuje, bo słuchajcie, tutaj to się wkręca to. To rozkręcamy, wkręcamy i to jest o wiele gorsze według mnie. A tutaj mamy coś takiego, taki tryb, że sobie zaciskamy i to jest o wiele lepsze, wytrzymalsze, tak mi się wydaje, i bardziej stabilne i lepsze w obsłudze. Więc to takie dwa krzesła, plus krzesło zapasowe, rezerwowe z miejscem na piwo na przykład. Dalej, parasol wędkarska, zwykła parasol, tam wam wcześniej wyświetlała jaka to jest nazwa, teraz wam pokazuję tutaj na żywo, jest to dość duży parasol, oczywiście jest osłona boczna, są tam kolce z taką osłoną boczną. Dalej, podbieraki, dwa podbieraki takie same, te podbieraki dam do siebie nad staw na tą moją nową komercję, na każdym stanowisku, bo są na razie dwa stanowiska, to na każdym stanowisku będzie podbierak właśnie, to będzie podbierak dla was, dla widzów, dla klientów, dla osób łowiących na tej mojej nowej komercji. To mnie tam na miejscu stało, więc nie trzeba z tego podbieraka brać. Tak samo kupiłem sobie na nowy, na tą moją nową komercję, nowy staw, dwie małe maty, bo tam jeszcze nie mam jakichś specjalnych, dużych, wiele dużych karpi. Dwie takie zwykłe, małe maty, żeby sobie kłaść na to ryby. Oczywiście matę wcześniej polewamy, jak jest upał, tak jak teraz. Dwie takie maty też będą leżeć sobie za chwilę na tej nowej mojej wodzie. Lecimy dalej. Zakupiłem sobie spinning. Mój ostatni spinning, który kupiłem na Ukrainie, został ukradziony, skradziony. Wcześniejszy spinning połamałem, dwa spinningi mi się połamały, a ostatni został skradziony na nocce, na wodzie, która nie jest komercją, bo na komercji czegoś takiego byśmy nie mieli. A na wodach, które nie są komercją, między innymi poza dwóch, no to tam mogą sprzęt w nocy ukraść. Taka rzeczywistość, dlatego między innymi to też jest jeden z powodów, dla których w nocy na poza dwóch wędkowanie potrafi być ryzykowne, bo tam no, różni ludzie się potrafią szlajać, na komercji tak nie jest. Bo każdy, bo wszystko jest zazwyczaj monitorowane. Ale mniejsza o to, mi tutaj nie chodzi o to, aby te poza dwóch ciągle hejtować. Kupiłem jakiś najtańszy, zwykły spinning, bo ja na spina rzadko łowię, aby po prostu był jakiś zwykły, najtańszy spinning. To jest też jakiś Jackson, te nazwy wam wcześniej się wyświetlały, bo ja wam pokazywałem tutaj wcześniej na tych screenach, co ja tam pozakupowałem. Powiem, że ten Jackson, nie polecam go. On jest taki no, sztywny, niezbyt czuły. Ja go akurat nie polecam. Kupiłem dość sporo akcesoriów wędkarskich i zaraz wszystkie je omówię. Jako, że ja już w tym roku mamy lipiec, początek lipca, ja już mam na koncie 20 parę nocek, tak dokupiłem sobie 3 kolejne latarki, bo na te ryby w kilka osób jeździmy, zazwyczaj moi znajomi, koledzy tych latarek nie mają, więc ja muszę im pożyczyć albo coś. Więc te 3 latarki się przydadzą. Kupiłem też plecionkę na suma 0,40 do 50 kg. Ostatnio zerwałem suma, łowiłem na żyłki, więc teraz sumówki będą wyposażone w plecionki. Przynajmniej drugie szpule będą na plecionkach. Więc jest plecionka. Dalej, oczywiście to co często używam, ja najczęściej łowię na metodę, więc 4 koszyki do mega metody, to jest te większe koszyki, 80 gram do mega metody, do mega federa, więc no przydadzą mi się na pewno. Kolejna sprawa, koszyczki na rzekę, na buk między innymi z kolcami, czyli takie specjalne rzeczne koszyczki, tu akurat taki zwykły, ale tutaj dwa specjalne rzeczne to są koszyki na rzekę. Dalej, masa ciężarków, ciężarki różne przelotowe, centryczne, do wywózki, płaskie, różnego rodzaju ciężarki, bo no, sporo się łowią te karpiówki, sporo na tych rybach się jest, więc ciężarki są potrzebne. Jakieś tam agrawki, kolejny jakiś tam koszyczek, coś tam do bocznego troku, bo ten boczny trok może raz czy dwa się pojawi w tym roku na tym kanale. Takie szybko złączki do wymiany spławików, jeśli mówimy na waglery między innymi, jakaś tam sprężyna, małe haczyki, tak samo tutaj są małe haczyki, jakieś tam płocie, nie płocie, ukleje w dręgi, karasie, masa świetlików, bo trochę w nocy się łowi, jakieś tam pojedyncze haczyki na węgorza, sandacza, czy suma na żywca, czy na rosówki, czy na trupka, ping-pongi, te ping-pongi do czego innego będą wykorzystane, nie do tego, aby widzieć brania, tylko do czego innego, ale to zobaczycie w przyszłych filmach.
to już używane, bo już niektóry ten sprzęt jest używany, bo to mówię, zrobiłem 2 czy 3. On nawet są jeszcze kulki w środku. Crusher, kupujemy crusher, to pamiętajmy, aby miał te metalowe właśnie, te metalowe widełki, nie widełki, bo te plastikowe o wiele gorzej kruszą, a metalowe są o wiele, wiele lepsze, więc crusher, proca do strzelania, wiadomo, zanęty paletów i tego typu rzeczy, marker taki zwykły, ten taki, który się rozwija nam w wodzie, ale jakoś tych markerów specjalnie nie polecam, przynajmniej na wielkich zbiornikach nie polecam, na mniejszych zbiornikach jak nie ma fali, to jest ok. Dalej, latarka jakaś tam na nockę, no bo na te nocki sporo się jeździ, więc wiadomo, latarka konieczność. Kosa, nóż do ostrzenia kijków, do zadawania ran, do atakowania, no więc takie coś, jakieś tam rurki antysplątaniowe, spławiki, jakieś tam pojedyncze, bo ten spławik raz na jakiś czas u mnie na kanale jest, no i ciężarki. To jest większość zakupów, tutaj wam jeszcze raz się wyświetlają rzeczy, które zakupiłem, bo mówię, już tych zakupów robiłem 2 czy 3 razy i nie wszystko akurat w tym miejscu tutaj na podwórku u siebie mam, a nie chcę mi się szukać w ciągu godziny, dwóch, bo aż tyle czasu nie mam. Tak prezentowały się moje zakupy wędkarskie. Jeśli macie jakieś pytania, śmiało piszcie. Ta seria zakupów wędkarskich kiedyś była bardzo często fajnie oglądana, często była komentowana, więc postanowiłem po chyba 2 latach przerwy wrzucić filmik z zakupów wędkarskich. Zakupy to, jak wspominałem, robiłem na sklep wędkarski.pl, znajdziecie tam wszystko, link macie w opisie, chętnych zapraszam i standardowo dziękuję za obejrzenie i do następnego.